Państwowy Instytut Geologiczny od 2 lat bierze udział w realizacji projektu SEMAKRET. Jest to projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa. Wraz z kilkunastoma partnerami z całej Europy skupiamy się m.in. na testowaniu nowych metod badawczych służących poszukiwaniu surowców krytycznych. Jedną z tych metod, którą testujemy w rejonie Suwałk, są pomiary całkowitego tensora gradientu magnetycznego. Są to, prościej mówiąc, pomiary pola magnetycznego, naturalnego pola magnetycznego Ziemi. Pomiary są realizowane z poziomu helikoptera, a dokładniej z poziomu odbiornika podwieszonego na długiej linie pod helikopterem. Jest to w pewnym stopniu nowa metoda, ponieważ do tej pory pole magnetyczne było mierzone co prawda też z poziomu samolotu czy helikoptera, natomiast w polskich warunkach były to głównie pomiary naziemne i były to pomiary całkowitego natężenia pola magnetycznego. W tym przypadku mierzymy nie całkowite pole, ale poszczególne jego składowe. Obrazy poszczególnych składowych pola uzyskamy bezpośrednio z pomiaru, a nie w wyniku przetwarzania danych naziemnych pomiarów całkowitego pola. Natomiast jak wygląda przelot, pomiar? Odbiornik jest zawieszony poniżej helikoptera na linie 60-metrowej. Odbiornik musi być oddalony od helikoptera, który jest potencjalnym źródłem zakłóceń. Pomiary są realizowane wzdłuż równoległych do siebie profili. Są oczywiście zapisywane cyfrowo i następnie konieczne jest przetwarzanie pomiarów w celu wykonania map wynikowych. Plusem takiego rozwiązania w przypadku pomiarów lotniczych jest to, że możemy wykonać pomiary po pierwsze ze znacznie większym zagęszczeniem niż w przypadku pomiarów z ziemi, a po drugie możemy te pomiary wykonać wszędzie, na przykład nad jeziorami, które to do tej pory były pustymi plamami na naszych mapach. Teren badań obejmuje tak zwany Suwalski Masyw Anortozytowy, w obrębie którego mamy udokumentowane od wielu lat 2 złoża żelaza, Krzemianka i Udryń. Problemem jest to, przy badaniu różnymi metodami tego złoża, że złoże znajduje się na głębokości ponad 800 metrów. 800 metrów skał osadowych powoduje, że nie wszystkie metody badawcze geofizyczne docierają do tego złoża i chcemy przetestować, czy metoda gradientu magnetycznego zobaczy takie złoże. Loty są realizowane wzdłuż równoległych do siebie profili co 50 metrów i w wyniku uzyskamy mapę, a nawet zestaw map różnych składowych pola magnetycznego i miejmy nadzieję, że mapy te odwzorują znaną nam już geometrię obu złóż.